witam w kolejnym odcinku. U nas dzisiaj przecudownie przymroziło i drzewa wyglądają po prostu niesamowicie. Nie mogę się napatrzeć. Wszystko jest totalnie białe. U mnie się w ogóle błyska, grzmi, jest burza. Słychać. Jest dość mroźnie. Także na pewno przez ostatnie kilka dni będzie naprawdę ciekawa pogoda. Szczególnie na poidełka. Chyba je ściągnę i wsadzę do piwnicy, ale na razie widziałam, że jeszcze ma być fajnie. Pod tym względem, że w dzień mogą się na tyle odmrozić, że króliki będą piły. Niektóre piją z tego, a niektóre, jak widać, są przyzwyczajone już do miseczek. Właśnie tutaj samczykowi dolałam wody, bo woli pić z miseczki niż z poidełka. Tutaj dolałam wody do poidełek oczywiście, bo jeszcze były poidełka troszeczkę odmarznięte. Tak naprawdę w tych poidłach jest lód, ale trochę wody i smoczki nie są zamarznięte, więc króliki mogą sobie z nich na spokojnie pić, a niektóre z miseczek dopajam. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Samiczka ma normalnie tutaj Armagedon zrobiony. Ten paśnik to był jeszcze wyżej, jej też będę musiała tutaj przykręcić. Ta tutaj też w sumie nic lepiej, bo też jest przekopane, mimo że to jest już udeptane. Ale było. Tutaj jeszcze bym chciała, żeby też się zakociła samiczka, ale no, zobaczymy, co tu z tego będzie. Jak się nie zakoci, no to pójdzie znowu do samczyka. Tu jestem ciekawa, czy się samiczka zakociła, jak tak już ładnie przekopuje razem z tą. Tylko one są kryte też dwiema datami, więc zobaczymy, którą datą załapie. Mi się wydaje, że bardziej tą drugą, więc na koniec świąt, tak między 28 a 30 jakoś były kryte, więc jeszcze w tym roku może się okazać, że będziemy mieć maluszki, no ale zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie w praniu. Dobra, zajrzałam do bąbelków. Bąbelki się trzymają, już ładnie są porośnięte sierścią. Oczywiście nie wyciągałam, tylko tak z wierzchu zobaczyłam. Na razie tam w ogóle nie zaglądam, bo ja to robię przy samiczce, więc jej tam po prostu nie grzebię i zaglądam sobie z wierzchu. No i na razie wszystko wygląda, że jest w porządku. Oczywiście robię to tylko dlatego przy samicy, że to jest moja zaufana samiczka i ona jest wykarmiona przeze mnie ręcznie, więc to też troszkę inna sytuacja. I nie wszystkie samice wykarmione ręcznie oczywiście będą na to pozwalać, bo to zależy tylko i wyłącznie od samiczki i jej charakteru. Także ja sobie na to pozwalam. Nie musicie tego powtarzać. No, samice są różne, mogą odrzucić młode, także musisz sobie po prostu wyczuć swoje samice. Ogarnęłam właśnie króliki, ogólnie pokazuje minus 10, gdzie rzekomo jest odczuwalne minus 12, bądź nawet minus 15. No, jest zimno. Jeszcze nie wszystkim dałam wodę, bo mi się skończyła, samiczki liżą lód. Także przyjdę tutaj jeszcze, jak będę mężusia odprawiać do pracy. Także jeszcze muszę mu ogarnąć kanapeczki. Tak, taka jestem zajebista. A później przyjdę tutaj, jak on będzie jechał do pracy i jeszcze dam im wody jeszcze raz. Dzisiaj u królików minus 11. Ogólnie no, jest fajnie zimno. Odczuwalne jest ponoć minus 16. No i wcale nie zaprzeczę, bo jest naprawdę zimno. Ale króliczkom to się jak najbardziej przyda. Dobra, ja się zabieram za śniadanko dla nich i spadam do domu. Houston, mamy problem. Julka spitoliła. Jula! Jula, wracaj tu! Ja pierdyle, Julka. No nie wierzę. Mam nadzieję, że nie siedzi pod klatkami. Bo tam trochę trutki sypałam. Kuźwa. Jula, gdzie ty jesteś? Matko jedyna, jak mi ją coś zabrało, a one tutaj przed drugą i przed piątą tak tupały, że masakra po prostu. No pięknie. Muszę teraz znowu owiec zakupić, bo już praktycznie wszystko zjadły. Jeszcze tam zostało na parę wiaderek, także ja już będę musiała się zaopatrzyć w to. Niestety. Wodę rozdałam, jeszcze chwilę postoję, żeby im podolewać, jak dopiją, bo niestety nie mogę nalać całych misek, bo praktycznie większość zawartości miski to lód. No niestety. No i złe wieści, Julka się nie znalazła. Szukałam ją z mężusiem, szukałam sama. No i niestety nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ewentualnie przychodzi mi do głowy, że może być pod budą. A tam jest taki ciężki dostęp, że no... Nie wiem, czy się tam dokopię, więc dzisiaj mam taki plan, że zostawię po prostu miseczkę. Tylko czekam, aż samiczka się napije.
wyleję to, wysuszę i nasypię po prostu miskę paszy i zostawię tutaj gdzieś, żeby zobaczyć, czy po prostu zniknie. Jeżeli zniknie, no to gdzieś ona się tutaj kręci. Jeżeli nie, no to albo padła może pod klatką, bo tam widziałam, że nic nie ma, no ale nie wszystko dokładnie tam widać. A jak już wiecie, no to niestety sypałam trutkę pod klatkę, a tam ogólnie tej trutki już nie widać, więc nie wiem, czy to myszy zjadły, czy może się Julka dorwie. Nie wiem, kto by się spodziewał, że taka mała Juleczka sobie zechce pójść na, nie wiem, na adventure. Masakra. Wodę dostał nasz Ragnarek. Lagerta się już napiła. Ja sobie tutaj jeszcze zgrabiłam, bo rozdawałam sianko. Więc może też, ewentualnie jak Jula gdzieś to się kręci, to może się tutaj zagrzebie albo skorzysta. No nie wiem, zobaczymy, jak to tutaj będzie. No i stwierdziłam, że nie będę sprzątać, tylko im dościelę. Jest tak zimno, że po prostu nie będę się z tym mordować, po pierwsze, a po drugie, no trochę będzie im grubiej tutaj i będą miały cieplej. Więc no, tak zrobię. Samiczką tam też nie będę sprzątać, bo niby czekamy na wykoty, niby nie. Zobaczymy, co tam w ogóle z tego wyjdzie. Tak czy inaczej, i tak im dościelę, nie będę się pierdzielić z obornikiem. Dzisiaj w nocy było minus 11 i w dzień również. Odczuwalne było minus 16, teraz w króliczarni mamy minus 6 albo 7, takie to małe, że ciężko zobaczyć. No, także odczuwalne pewnie będzie około 10. Ja te poidełka jutro ściągnę, pochowam wszystkie do piwnicy, bo szkoda mi, żeby tutaj się psuły w ogóle ten plastik. Chcę, żeby jak najdłużej mi te poidełka wytrzymały, więc jutro wszystkie lecą do piwnicy. No, dobrze, mam sanki i jeszcze jest śnieg, to fajnie skorzystam. Ale wiecie co, chyba nawet pod klatką jej nie ma, bo koty by zaraz tutaj filowały i wsadzałyby tutaj głowy i szukały, czekały, aż ona podejdzie. Pamiętam, raz była taka sytuacja, że po prostu spitolił mi mały króliczek, młody z klatki, i szukałam go chyba ponad 3 godziny i z mężusiem dorwaliśmy go pod klatkami, to właśnie dzięki kotom, bo one tutaj właśnie stały aż dosłownie nosem tam w klatce, znaczy pod klatkami. Także jak widać, no Julka zniknęła. Tutaj samiczki dochodzą do siebie, mają się coraz lepiej, także myślę, że już będzie dobrze. I stwierdziłam, że będę je częściej przepajać, więc obwinię po prostu kokcydia. Maluchy będę przepajać przed odsadzeniem i też po odsadzeniu, żeby żadnych cyrków nie było, i zobaczymy, jak to będzie dalej z nimi. Nie tylko z nimi, tylko ogólnie z młodymi. No i jeszcze taka mała informacja. Julka mogła być kotna, więc trochę szkoda, że zwiała. Albo nie wiem, może ktoś ją zawinął, bo niestety no, z tamtej strony nie ma płotu. Bramka też nie domyka się teraz na zimę w ogóle. Porażka, po prostu wszystko tak pozamarzało, że nie idzie jej zamknąć. No niestety. Takie życie, nic na to nie poradzimy. Miseczka na Julkę gotowa. Zobaczymy, czy coś tutaj ubędzie do rana. No nie wiem. Żywołapki niestety nie mam. Ale jeśli by coś tutaj ubyło, to sobie jakoś ogarnę i załatwię. Bo, no nie wiem, wątpię, żebym ją znalazła. No ale nadzieja umiera ostatnia, no nie? Właśnie przychodzę. Miseczka w ogóle nie ruszona. No także coś myślę, że nasza Julcia już się nie pojawi w hodowli. No trudno. No nie, no jeszcze tą miskę zostawię do jutra. Bo może gdzieś łazi. Tak, połudźmy się jeszcze trochę. Chyba, że coś ją po prostu zabrało, jakiś lis. I tak właśnie sobie trzeba radzić w zimę. Ja już to miałam zrobić dużo wcześniej, no ale niestety nie miałam kiedy, potem mi się nie chciało i tak to wyszło. Wystawka poidełek. Pięknie. Dobra, poidełka wszystkie ściągnięte. Już teraz jest ok. Te piwnice się fajnie odmrożą. I zobaczę, w jakim są w ogóle stanie, no bo trochę je porozpychało, niestety. Jak myślicie, Jula się znajdzie na wiosnę może? Czy w ogóle się znajdzie? Czy takie maleństwo by się mogło schować, skoro pod klatką jej nie ma? Pod budą, no ciężko sprawdzić. No ale nie wydaje mi się, że pies by był zainteresowany, a nie był wcale. Czy po prostu ją dorwał jakiś drapieżnik? Wcale bym się nie zdziwiła, bo u nas bardzo dużo jastrzębi lata. Dostały rano wodę i teraz po południu i jeszcze jak będę szła je karmić na kolację, to znowu dostaną porcję wody, także wszystkie ładnie piją.
Tutaj maluchy się trzymają i niech tak dalej jest. Jegusia pokazuje mi jęzora. Nie wiem, czy będzie widać. A tu mamy myszkę, o. Taką piękną myszunię. Odpowiem na komentarz związany z wodą w brzuchu, bo często pytacie mnie, jak to się dzieje, jak temu zapobiegać, jak to leczyć, co i jak, dlaczego tak w ogóle jest. Moje podejrzenia są takie, że to po prostu są kokcydia, dlatego postanowiłam częściej przepajać króliki. No i w sumie tyle na ten temat mam do powiedzenia. Nie no. Na początku, jak sobie z tym poradzić, no to na pewno potrzebujecie enrofloksacyny, żeby po prostu podać to królikom domięśniowo, żeby szybciej działało. Ten lek kupicie u weterynarza. No i oczywiście, zanim pewnie to dostaniecie, no to ewentualnie możecie się espumisanem i parafiną, to kupicie w aptece już bez problemu, po 1 cm do pyska rano wieczorem przez jakiś czas, na początku może być kilka dni, tydzień, obserwować co i jak, wtedy sobie ustalicie. No i oczywiście włączyć leczenie enrofloksacyną. Antybiotyki podajemy przez 5 dni i później obserwujemy, co się dzieje. I powinno być już wszystko w porządku. Ewentualnie jak nie, no to skontaktować się z wetem i zobaczyć, czy będzie potrzebna też druga dawka przez kolejne 5 dni. W zależności, w jakiej formie jest królik. Jeśli jest odwodniony, no to oczywiście musicie też go nawadniać, tak jak ja na kilku filmach tam nawadniałam podskórnie. Moje ziomeczki, ja mam do Was bardzo ważne pytanie i liczę na odpowiedzi. Mam takie gówno na łące. Właśnie sobie posłałam tym u królików, żeby im po prostu dosłać. No bo mają tutaj trochę gnój, a nie będę sprzątać, żeby im tutaj było trochę cieplej, więc posłałam. No i nie wiem, jak mam się za to zabrać. Wujek mówił, że jakiś drenaż zrobić, żeby to po prostu uschło i to wyrwać. A ja nie wiem, chciałam to po prostu, żebyśmy wyrwali naszym ciepłuniem, którego nie widać, traktorem, żebyśmy to po prostu wyrwali, ale no nie wiem. Nie wiem, jak mam się to zabrać, więc za każde rady będę wdzięczna. Co o tym w ogóle sądzicie? Mam tego pełne na łące i mam przez to brzydkie siano. Znaczy to mi się wplątuje w siano i jest po prostu tragedia. Jeśli ja po prostu biorę snopek, no to mam czasami tak, że pół snopka jest tego gówna, a nieraz pół snopka jest dobrego siana. Czasami mam tak, że trafię cały snopek tego, a czasami jest tak, że trafię cały snopek ładnego sianka. Także pytanie moje jest, jak się tego pozbyć. Julka dalej się nie znalazła. Ja jej miseczkę jednak zabrałam, bo potrzebowałam, żeby poić króliki. Rozgasiłam światełko, ale stwierdziłam, że się nagram na szybko. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jest minus 11, także na pewno jest jeszcze zimniej niż się wydaje. Znaczy niż pokazuje i ten dach ogólnie pod naporem śniegu sporo opadł. Widać, bo dotyka tutaj klatek, gdzie wcześniej w ogóle nie dotykał. No, spadam do domu. Taka piękna temperatura u mnie. Minus 14. Cudownie, odczuwalny minus 16. Te poidełka są tutaj drugi dzień i zobaczcie, jeszcze nie odmarzło do końca. Jest z nich normalnie bryły lodu. Ładnie puszku narwane, maluszki się tam ruszają, także ja już w ogóle teraz nie zaglądam do gniazda. Tak pije teraz moja misia pisia. Ojojku, biedne spragnione tuty. Dobra, wieści są takie, że standardowo skarmiają stado na kolację, wszystkie sobie szamają i piją. I mamy też dobre wieści z tego wszystkiego, co się tutaj w ogóle dzieje, masakra. Bunita jest zakocona. Czuję w brzuszku jednego maluszka. Jak będzie jeden, to będzie ok. Tutaj Hermelinka nasza, Lagerta, nie jest kotna, więc niestety będziemy próbować dalej, może na wiosnę nam się uda. Także dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o łapeczce, moja zmarznięta rączka, wszystko pooblewałam sobie po drodze, także masakra. Nie wiem, czy się wyrobię z tym filmikiem dla Was na święta, więc ewentualnie będzie po świętach, ale na pewno będzie ten filmik dla Was.
Nie, w sumie nie daliście znać, czy chcecie wiedzieć, co to za filmik, więc wam nie powiem. No, także dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie dać łapeczki, zasubskrybować z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, hej!